I don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause I'm 24 years old, I'm living next door to Eddie's. 24 years, just waiting for a chance to tell her how I feel, my baby, get a second best. No, I got to get used to not living next door to Eddie's. Świnoujście jest uzdrowiskiem przez cały rok. Jednak jest taki wyjątkowy dzień, kiedy ulica Emilii Gierczak w dzielnicy Nadmorskiej zamienia się w miasteczko uzdrowiskowe. Ruch samochodowy zamiera, a uzdrowisko Świnoujście prezentuje swoje stoiska z tym, co ma najlepszego do zaoferowania swoim kuracjuszom. Tak też było i w tym roku. W sobotni wieczór 30 lipca goście, ale i mieszkańcy Świnoujścia licznie przyszli zapoznać się z ofertą uzdrowiska. Były więc pokazy zabiegów leczniczych, masaży, ale też coś na ząb. W tym roku o poczęstunek dla gości miasteczka uzdrowiskowego zadbał Pascal Brodnicki, kucharz francuskiego pochodzenia, który chociaż swoją popularność zawdzięcza telewizyjnym programom kulinarnym, to teraz częściej można go spotkać na jego kanale na YouTube w internecie. Pascal Brodnicki nie tylko gotował, ale też pozował do wspólnych zdjęć. Miasteczko uzdrowiskowe na ulicy Emilii Gierczak rozbiło się już po raz 12.